Na szeptanki zaprasza Hanka. Badajcie tajemnice razem ze mną. Historie true crime często wiążą się z nierozwiązanymi tajemnicami, ale niektóre z nich paradoksalnie zaczynają się wtedy, gdy znamy koniec historii, lecz nie rozumiemy, jak mogło do tego dojść. Zauważa portal Film Daily CO, który jako jeden z bardzo, bardzo wielu pisze o naszej dzisiejszej historii. Tu fakty są jasne, przynajmniej te podstawowe. Diane Schuller na drodze w Taconic State Parkway w mieście Mount Pleasant urządziła prawdziwe piekło, jadąc autem pełnym dzieci pod prąd i wpadając na inny samochód. Sama odeszła na zawsze, ale za jej sprawą życie straciło też 7 innych osób. Na siedzeniu tuż obok niej leżała wielka butelka, w której wcześniej znajdował się alkohol. Wyniki sekcji szybko wykazały, że mogła być dodatkowo pod wpływem trawki i wydawałoby się, że żadnej zagadki tu nie ma. Problem jednak w tym, że jej mąż twierdzi, iż Diane nie piła alkoholu i nie nadużywała żadnych innych substancji wpływających na funkcjonowanie mózgu. Wiele osób z jej rodziny potwierdza to. Nigdy nie wykazywała żadnych oznak zaburzeń psychicznych. Nic nie wskazywało na to, że chciałaby się rozstać z życiem, a już na pewno komukolwiek je odebrać. To, że świadomie mogłaby narazić swoje dzieci oraz pociechy swojego brata, dla jej bliskich brzmi jak zupełny absurd. Co więc się stało? Co się kryje za tymi wydarzeniami? To był zwykły lipcowy dzień 2009 roku, niedziela. O 9:30 Diane, która przebywała na kempingu, wybierała się już w podróż powrotną. Mając pod opieką dwoje swoich dzieci w wieku 5 i 2 lat oraz ich wymarzone towarzystwo w osobach trzech bratanic Diane w wieku 8, 7 i 5 lat. Krzątała się, sprzątała, pakowała i rozliczała ze współwłaścicielką kempingu. Ona z kolei rozmawiała z Diane dłuższą chwilę, bo nie było tak, że minęły się tylko w przelocie. Współwłaścicielka kempingu jest pewna, że wymieniały uwagi na tyle długo i konkretnie, że pozwala jej to stwierdzić, iż turystka była trzeźwa. Nic w jej zachowaniu nie budziło niepokoju. Najwyraźniej żadnych obaw nie miał również mąż Diane, Daniel, który wcześniej wyjechał z kempingu małą ciężarówką, zabierając część pakunków oraz psa. Dzieci nie chciały się rozdzielać, zatem trafiły pod skrzydła Diane. O 11:00 cała ferajna była gotowa i mogła opuścić Liberty. Początkowo całkiem spokojnie jechali trasą Route 17, Interstate 86 i New York Thruway, czyli Interstate 87. Skierowali się na most Tappansee. To właśnie mniej więcej wtedy policja otrzymała pierwsze sygnały, że dzieje się coś bardzo niepokojącego. Około 37 minut po wyruszeniu w drogę funkcjonariusze po raz pierwszy usłyszeli o piracie drogowym prowadzącym minivana. Obserwatorzy jego poczynań niedokładnie rozumieli, co widzą. Samochód trąbił, migał światłami, niekiedy szaleńczo zmieniał pasy, jakby bardzo się spieszył czy uciekał. Czy ktoś przejął samochód i kierowca próbuje walczyć z intruzem, czy też może zasłabł za kierownicą? Pojawiały się sugestie, że być może samochodem kieruje dziecko. W końcu jednak niektóre z alarmujących zgłoszeń zaczęły przynosić nowe informacje. Okazało się, że niektórzy z kierowców zauważyli, iż czerwonego minivana prowadzi kobieta, która w pewnym momencie jakby chciała wymiotować. Udało się to zauważyć części świadków, ale inni zdążyli zarejestrować, że siedzi z twarzą w rękach albo patrzy nieprzytomnym, martwym wzrokiem przed siebie, kurczowo trzymając kierownicę. O 12:58 siostrzenica Diane, Emma, zadzwoniła do matki, Jackie. Udało jej się przejąć telefon ciotki. Coś jest nie tak z ciocią Diane, wypowiedziała najsłynniejsze słowa, które już na zawsze będą kojarzone z tą sprawą. Choć zaznaczę może, iż w wielu źródłach podano, że padły one w rozmowie dziewczynki z ojcem. Tak czy inaczej, właśnie taki tytuł nosi najsłynniejszy reportaż o tych wydarzeniach. Podczas swojej rozmowy z córką Jackie usłyszała w tle płacz dzieci. Nie zdołała nic więcej ustalić. Po 2:33 połączenie zostało przerwane. Warren, ojciec Emmy i brat Diane, usłyszał siostrę o 13:02. Ledwie mówiła, bełkotała. Jej wypowiedzi nie miały sensu. Nazywała brata imieniem męża. Przyznała, że jest zdezorientowana.
Brat stanowczo nakazał, by Diane natychmiast zatrzymała się na poboczu, a on postara się jak najszybciej dotrzeć do całej grupy, przejąć dzieci i oczywiście pomóc samej Diane. Odezwała się jej cukrzyca. Miała problemy z sercem? Co się dzieje? W każdym razie mężczyzna zdawał sobie niestety sprawę, że sytuacja nie jest normalna i nie był pewien, na ile Diane poradzi sobie z tym, co się dzieje. Wskoczył w auto, ale wciąż starał się dodzwonić do siostry, by porozumieć się z nią lub z najstarszą córką. Niestety jednak nikt nie odbierał telefonu, czego mężczyzna nie mógł zrozumieć. Samochód był pełen dzieci, z których właściwie każde byłoby w stanie przekazać mu lepiej lub gorzej pewne podstawowe wiadomości. Czy już coś się stało? Czy to dlatego nikt nie odbiera telefonu? I tu nasuwa się mnóstwo wątpliwości. Dlaczego mężczyzna nie zadzwonił na policję? Z jakiego powodu nie zaalarmował męża kobiety? Co działo się w tej rodzinie, że Diane nie chciała rozmawiać z bliskimi, nie ufała nikomu, nie odbierała połączeń w sytuacji tak krytycznej, pomimo że w jakimś sensie była w stanie analizować swoje położenie, bo w końcu, jak się okazało, pozbyła się telefonu, zostawiając go na autostradzie. Odkrył go później inny kierowca przy punkcie poboru opłat. Diane urwała więc świadomie kontakt z rodziną, choć ta mogłaby jej przecież pomóc. Czy jednak nie było tak, że jej bliscy doskonale wiedzieli, że z kobietą coś jest nie tak? Że ona sama potrafi stanowić zagrożenie dla siebie i innych i byli wściekli, że znów spowodowała niebezpieczną sytuację? Czy to dlatego Warren nie zawiadomił policji, sądząc, że zdoła opanować sytuację szybciej niż mundurowi, a dzięki temu zapobiegnie wpakowaniu siostry w kłopoty, które złamią jej życie? W każdym razie Warren wsiadł do samochodu, aby pojechać na most Tappansee i uratować swoje dzieci. Sam, nie zawiadamiając żadnych służb. Telefony na policję nie milkły. Coraz więcej kierowców mijających czerwonego minivana rozumiało, że stanowi on ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie ma się co dziwić, szczególnie kiedy w okolicach 13:33 zrozumieli, jak ogromne jest to niebezpieczeństwo. Szalejący po drodze samochód Diane właśnie wjeżdżał na północną rampę zjazdową. Problem tylko w tym, że minął znak informujący o tym, że każdy samochód, który pojedzie dalej tą drogą, będzie poruszał się pod prąd. Diane zupełnie zignorowała podwójną informację, jadąc dalej z prędkością 85 mil na godzinę. Na ulicy, którą przemierzała, powiało grozą. Ale właściwie nikt nie miał żadnego pomysłu na to, jak można byłoby zatrzymać ten samochód, którego kierowca najwyraźniej nie miał kontaktu z rzeczywistością i nie zachowywał się racjonalnie. Na katastrofalne skutki nie trzeba było długo czekać. O godzinie 13:55 Diane wpadła z impetem w Chevroleta z 2004 roku. Jak zapewne pamiętacie, jej auto było pełne pasażerów, z których niestety tylko jeden ostatecznie przetrwał zderzenie. Córka Diane i dwie siostrzenice kobiety straciły życie niemal od razu. Jak potem ustalono, nie miały żadnych szans, tym bardziej, że podróżowały bez żadnych zabezpieczeń. Nie tylko nie siedziały w fotelikach, nie posiadały też żadnych odpowiednich podkładek, nie były też przypięte pasami. Początkowo wydawało się, że jest szansa na ocalenie dwojga dzieci. Syna kobiety, 5-letniego Briana oraz jeszcze jednej z bratanic Diane. Niestety jednak dziewczynka odeszła w szpitalu i tylko Brianowi udało się zachować życie. Niestety nie był to jeszcze koniec czarnej listy. W aucie, w które wjechała matka i ciotka grupki dzieci, znajdowała się inna rodzina, trzej mężczyźni. Guy Bastardi, 49-letni kierowca, jego tata, 81-letni Michael Bastardi oraz przyjaciel ich rodziny, 74-letni Dan Longo. Mężczyźni zmierzali do swojej rodziny na obiad, podczas którego mieli nadzieję tego letniego dnia po prostu pielęgnować rodzinne więzi, odpocząć. Strażacy, którzy przybyli na miejsce, bezwiednie płakali, kiedy wyciągali z wraków małych pasażerów. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego, mówił jeden ze strażaków z 15-letnim stażem pracy. Bezmiar tego nieszczęścia przytłoczył nie tylko strażaków i policjantów, którzy przybyli na miejsce zdarzenia i uświadomili sobie, że czegoś takiego nie było tu od dziesięcioleci. Był to szok także dla wszystkich kierowców i mieszkańców okolic, z których niektórzy już od kilku godzin alarmowali, że na trasie, którą jedzie Diane, dzieje się coś bardzo złowieszczego.
Funkcjonariusze początkowo nie do końca mogli zrozumieć, jak to wszystko było możliwe, co się wydarzyło. Dwóch świadków podpowiedziało, gdzie szukać odpowiedzi. W momencie, kiedy starali się wyciągać pasażerów auta Diane z samochodu, zauważyli, że z siedzenia spada butelka absolutu. Była ona opróżniona, co jasno wskazywało na fakt, że kobieta była po prostu pod wpływem alkoholu. I to właśnie pod tym kątem sprawę rozpatrywali odtąd śledczy, których pierwsze wnioski zostały potwierdzone przez raport toksykologiczny. Dokument informował, że kobieta miała w organizmie alkohol, który osiąga takie stężenie jak u niej, na przykład po szybkim wypiciu 8 czy 9 kieliszków wódki. Najwyraźniej kolejne 6 gramów alkoholu jeszcze się nie metabolizowało, wciąż czekało w jej żołądku. To jednak nie był koniec rewelacji, ponieważ raport mówił także o wysokim stężeniu THC. Nie trzeba było geniusza, aby wywnioskować, że kobieta najwyraźniej do tego wszystkiego popalała trawkę. I w tym momencie wydawałoby się, że upiorna tajemnica zwyczajnej kobiety, która do tej pory prowadziła całkiem spokojne życie, a teraz doprowadziła do wielkiej kraksy, została wyjaśniona. Szybko okazało się jednak, że to dopiero początek tajemnic. Mąż kobiety zdecydowanie zaprzeczył, by jego żona tego dnia mogła być pod wpływem alkoholu bądź jakichkolwiek innych substancji działających podobnie. Była osobą niezwykle odpowiedzialną, która kochała swoje dzieci, podobnie zresztą jak pociechy swojego brata. Mężczyzna zaręczał, że nie ma takiej możliwości, aby jego żona dobrowolnie i świadomie doprowadziła się do takiego stanu. Zarzekał się, że w tej rodzinie nie mogło być mowy o żadnym problemie z uzależnieniami, bo chyba tylko tym można byłoby wytłumaczyć sytuację, kiedy to w dniu podróży z dziećmi ktoś sięgnąłby po tego rodzaju oszałamiające substancje. Musiałby przecież mieć problem tak ogromny, że byłby on widoczny z kosmosu. Tymczasem nikt w rodzinie, ale także na kempingu, łącznie z osobami, które tego ranka miały kontakt z Diane, nie zauważył, by zachowywała się ona w jakikolwiek podejrzany sposób. Zresztą sam mąż przecież rano był jeszcze ze swoją rodziną i również nic nie wzbudziło jego czujności. Śledczy jednak nie do końca dali wiarę tym zapewnieniom, ponieważ sądzili, że w wakacje na kempingu drink nie byłby zapewne niczym dziwnym. Poza tym ta butelka skądś się przecież musiała wziąć. Przyciśnięty do muru Daniel wreszcie przyznał, że nawet jeżeli relaksowali się może przy procentach, to mogło to być jedynie symboliczne, takie z umiarem i na pewno nie dotyczyło dnia wyjazdu, czyli 26 lipca 2009 roku. Część osób z rodziny Diane potwierdzała opinię jej męża, tłumacząc, że kobieta była bardzo ciepłą, pogodną osobą, która czerpała ogromną radość z obcowania z dziećmi, które można jej było zawsze powierzyć bez żadnych obaw. Była odpowiedzialna. Z drugiej jednak strony obecność pustej butelki po alkoholu mówiła o czymś zupełnie innym. Ale i to Daniel potrafił wyjaśnić. Stwierdził, że ponieważ w drugim samochodzie zazwyczaj na dłuższe wypady wozili ze sobą alkohol, by móc czasem raczyć się nim w letnie wieczory, to faktycznie mieli go ze sobą i tym razem. Diane pewnie po prostu go spakowała tak na szybko, wrzuciła do samochodu. Niezauważona przez niego wcześniej butelka mogła być już częściowo opróżniona, ponieważ jeździła z nimi w kamperze już jakiś czas tego lata. Powinien był ją zanieść na miejsce, ale najwyraźniej zostawił butelkę na kempingu. Zauważyła to żona i posprzątała. Śledczy zaczęli więc na wszelki wypadek dociekać, jak w takim razie można w inny sposób wytłumaczyć to, co się wydarzyło. Wówczas znaczenia nabrał fakt, że kobieta podczas tej podróży próbowała kupić lek przeciwbólowy dostępny bez recepty, ale jej się to nie udało. Na stacji takich farmaceutyków nie było. Mąż domyślał się, że powrócił ból zęba, który mógł być spowodowany ropniem, ale nie wykluczał również udaru lub zawału. Twierdził, że kobieta ostatnio była trochę otyła. Wcześniej walczyła też z cukrzycą. Czy dało to o sobie znać? Śledczy musieli wziąć pod uwagę taką możliwość, ponieważ nie tylko właścicielka kempingu, ale również pracownicy stacji benzynowej, jak również restauracji, w której po drodze zatrzymała się ekipa, potwierdzili, że kobieta pomiędzy 9:30 a 11:00 niemal na pewno była trzeźwa. Ponieważ chętnych do stołowania się w barze szybkiej obsługi było w minivanie sporo, ta matka i ciotka musiała wdać się w dość długą rozmowę z obsługą restauracji. Prowadziła ją jednak zbornie i konkretnie. Zachowywała się po prostu zupełnie zwyczajnie.
Gdy jednak gorące zaprzeczenia Daniela, jakoby Diane kiedykolwiek spożywała alkohol czy miała styczność z trawką, dotarły do całego środowiska, w którym obracała się para, ono wyraźnie się podzieliło. Część przypomniała sobie, że Diane bardzo lubiła sobie popalać i niektórzy nazywali to nawet nałogiem. Potwierdziła to szwagierka kobiety. Jednak Daniel stwierdził, że jest to manipulacja faktami, ponieważ jedyne sytuacje, kiedy żona sięgała po tego rodzaju środki, wiązały się z bardzo rzadkimi chwilami, kiedy była zupełnie bezradna wobec swojej bezsenności, ewentualnie kiedy nie radziła sobie z bólem, który dokuczał jej z powodu problemów zdrowotnych. Choć część znajomych pary przyświadczyła, że tak właśnie było, to lekarz sądowy zaprzeczył tym tezom, ponieważ sekcja nie wykazała żadnych poważnych kłopotów zdrowotnych, które usprawiedliwiałyby leczenie bólu w ten sposób. Mąż kobiety upierał się jednak, że potrafi dowieść tego, iż pierwotne testy musiały zawierać błąd. Może ktoś zamienił próbki, wydrukowano wynik nie tych badań lub przypisano je do niewłaściwego nazwiska. Teraz jest gotów, również finansowo, na ponowne badania. Jednak i one potwierdziły pierwsze ustalenia lekarza sądowego. Teraz już, pomimo protestów Daniela i części rodziny Diane, można było już ogłosić oficjalne wnioski ze śledztwa. Zdecydowanie oscylowały one wokół faktu, że kobieta w momencie kraksy była pod silnym wpływem procentów i trawy. Czy jej mąż mógł o tym nie wiedzieć? Poważnie wątpiono. Może kobieta wcale nie miała notorycznych problemów z używkami, ale po prostu ukrywała problemy emocjonalne, psychiczne. Jest możliwe, że zdecydowała się zakończyć swoje życie i zabrać ze sobą dzieci. Spędziła czas z gromadką maluchów, które były hałaśliwe, męczące. Opieka nad nimi mogła ją przerosnąć, wykończyła ją. I kobieta pod wpływem impulsu zdecydowała, że kusząca od jakiegoś czasu myśl o uwolnieniu się od wszystkich obowiązków teraz jest wyjściem idealnym. Była to jakaś hipoteza. Po publikacji filmu Coś jest nie tak z ciocią Diane, wielu stało się jej orędownikami. Dlaczego? Taką optykę dość dobrze charakteryzuje jeden z użytkowników Reddita, który pisze. Z dokumentu wynika, że mąż był dość leniwy i bezradny, niezainteresowany rodziną, szczególnie dziećmi. A Diane została opisana jako osoba, która zajmowała się wszystkim, w tym pracą, przynosząc do domu więcej pieniędzy niż mąż. Opiekowała się dziećmi, zarywała noce, by pomagać im w szkolnych projektach. Wygląda na to, że często mało spała, nie dbała o siebie i chciała budzić uznanie, zadowolić wszystkich. Może jednak osiągnęła punkt krytyczny. Być może tego dnia wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby nie została przyłapana na piciu podczas jazdy autem. Gdy do córek zadzwonili rodzice, a dziewczynki powiedziały, że z Diane dzieje się coś złego, nie było już odwrotu. W jej zaćmionym procentami umyśle jedyną rzeczą, jaką mogła zrobić, by uniknąć kompromitacji i odrzucenia, ale też odpowiedzialności karnej, było po prostu uciec na zawsze. Jak zauważa użytkownik Reddita, Diane była kobietą, która dobrze funkcjonowała tylko dzięki temu, że ludzie postrzegali ją jako idealną mamę, żonę, siostrę, ciotkę. Kiedy została przyłapana na piciu za kierownicą i to w czasie, gdy ma pod opieką dzieci, jej świat się zawalił. Nie mogła pozwolić, by dzieci powiedziały rodzicom, co się wydarzyło. Uznała, że jest sposób, by nadal postrzegano ją jako cudowną osobę. Po prostu odejdzie wskutek wypadku. To nieracjonalne, absurdalne, ale teoretycznie możliwe, gdy mamy do czynienia z osobą zamroczoną alkoholem i to jeszcze w połączeniu z trawką. Co mi tu jednak nie pasuje? Gdyby zaplanowała tę kraksę po to, by zachować twarz, nie wjechałaby w ulicę pod prąd, udowadniając przecież tym samym, że jest zamroczona i z jakiegoś powodu nie myśli jasno. To nie mógł być przecież zwykły wypadek. To ona byłaby winna. Wybrałaby więc zapewne raczej barierkę mostu, drzewo, cokolwiek. Oczywiście można przyjąć, że nie myślała racjonalnie, ale skoro tak, to jak mogłaby w ogóle planować ucieczkę od konsekwencji tego, co zrobiła? Sądzę, że nie zaplanowała wypadku. Po prostu w oszołomieniu nie zauważyła znaków, nie wiedziała, co się wokół niej dzieje, nie zapanowała nad sytuacją. Na Reddicie znalazłam wątek, który dość sprawnie rekonstruuje wydarzenia w tym kontekście. Oczywiście czysto roboczo, bo nic poza teoriami nie mamy.
ale przytoczę tę koncepcję, bo jest ona zgodna z tym, co ja sama myślę o sprawie. Użytkownik Shirblitz proponuje następujący przebieg wydarzeń. Rano, w dniu katastrofy, Diane była prawdopodobnie na kacu, wyczerpana, skrajnie zmęczona. Już same te czynniki mogą zdyskredytować człowieka jako czujnego kierowcę, ale to jeszcze nie był wyrok. Celem kobiety było jak najszybsze dotarcie do domu, aby mogła zamknąć wreszcie ten weekend i nareszcie się odprężyć. Prawdopodobnie pomyślała, że zasłużyła na to po tym, jak dzielną mamą i ciotką była przez cały weekend, a prawdopodobnie sama wykonywała większość zadań. To dlatego wrzuciła do auta butelkę, która według ambitnego planu miała się przydać dopiero na miejscu. Niestety, gdy zmęczenie drogą pogorszyło jej formę, doszła do wniosku, że potrzebuje czegoś wzmacniającego już teraz. Wymyśliła postój w McDonaldzie, aby mieć chwilę dla siebie i przyrządzić sobie klina, oczywiście dyskretnie. Pozwoliła więc dzieciom bawić się na placu zabaw i rzeczywiście już samo to wydaje się bardzo interesujące. Z reguły podczas podróży, w trasie, którą chce się pokonać sprawnie, nie zatrzymuje się nagle, by dzieci mogły się pobawić, szczególnie, że właśnie zakończyły weekend pełen atrakcji. Diane prawdopodobnie pozwoliła dzieciom bawić się, gdy robiła sobie drinka. Ból głowy nie ustąpił lub nawet się nasilił. Zatrzymali się na stacji benzynowej, która była po drodze. Diane była już spóźniona, bo zatrzymała się w restauracji szybkiej obsługi prawdopodobnie na o wiele dłużej niż potrafiła wyjaśnić. Na stacji jednak nie udało jej się kupić środków przeciwbólowych. Ból ją przerastał. Najprawdopodobniej sięgnęła po trawę w nadziei, że postawi ją ona na nogi i wreszcie wyleczy. Uda się dobrnąć do domu. Niestety, kac, alkohol, dymek i ból głowy, może i zęba, świadomość, że ma pod opieką 5 dzieci, powodowały, że zaczęła się czuć, jakby była na skraju załamania. Była już przy tym zbyt pijana, aby uzyskać pomoc bez ujawniania, że pije i pali. Prowadząc. Rozmowy telefoniczne dziecka z rodzicami to była kropka nad i. Nie było odwrotu. Użytkownik Reddita uważa, że w tym momencie kobieta wpadła w panikę. Porzuciła telefon, żeby jej siostrzenica nie mogła już dzwonić do brata i postanowiła pędzić do domu, zanim ktokolwiek się zorientuje, a co gorsza, udowodni jej, co się stało. To wyjaśnia jej szaloną, agresywną jazdę. Była nie tylko pod wpływem różnych używek, ale i pod presją czasu, zestresowana i przerażona konsekwencjami. Była tak spanikowana, że straciła orientację, pobłądziła. I była niczym w pułapce, z której nie mogła się wydostać. Może też celowo wybrała inną trasę, by zmylić brata. Nie udało się. Wylądowała na jednokierunkowej ulicy i pędziła pod prąd. To oczywiście tylko pogłębiło panikę, która zapewne spotęgowana była jej ogólnym stanem. To było błędne koło. Koniec był przesądzony. Tak, to tylko jedna z teorii, ale moim zdaniem ta najbardziej przekonująca. Mimo wszystko jednak, nie znaczy to oczywiście, że wszystko jest jasne, absolutnie. Diane nie było wśród żywych, nie można było zatem sprawdzić, czy była poczytalna, chora czy uzależniona. Nie można było jej zapytać, czy pomiędzy nią a jej mężem nie stało się coś, co wytrąciło ją zupełnie z równowagi. Dość popularna jest teza, że film dokumentalny rzekomo wyraźnie dowodzi, iż pomiędzy mężem Diane a szwagierką jest chemia. Ich więź jest dziwnie bliska, da się wyczuć troskę, ale i czułość. Czy Diane mogła się dowiedzieć o romansie męża? To jednak już czyste fantazje i spekulacje. Nie ma na to żadnych dowodów, bo na pewno dowodem nie jest subiektywnie oceniana mowa ciała bliskich Diane. Do wielu przemawia inna teoria. Wprawdzie lekarz medycyny sądowej nie stwierdził u niej zapalenia w obrębie zęba, o którym mówił Danny, ale nie było wykluczone, że mimo to czuła ból. Leczyła się sama, ale odpłynęła, nie znając swojej reakcji na alkohol. Czy wlewała w siebie kolejne kieliszki, nie licząc zbyt skrupulatnie, tak by tylko przepłukać jamę ustną, a przy okazji lekko się znieczulić? Sądziła, że nie przekroczy dozwolonej ilości alkoholu w organizmie, ale przeceniła swoją tolerancję i jednak całkiem straciła kontrolę? Stanowisko Daniela, który wykluczał, by jego żona spożyła alkohol, wydawało się wielu udawane, teatralne. Nic więc dziwnego, że zaczęto podejrzewać, iż to on podał coś żonie jeszcze na kempingu,
Być może wzięła od niego jakąś substancję, która uaktywniła się w jej organizmie podczas podróży, a on wcześniej zadbał o to, by w aucie znalazła się pusta butelka. Czy alkohol mogli spożywać wcześniej razem, stąd jego obecność w organizmie Diane? Czy jednak mężczyzna pozbyłby się też swoich dzieci? Nie jest tajemnicą, że wiele razy dawał do zrozumienia, że właściwie ich nie chciał. Zdecydowali się na nie tylko i wyłącznie ze względu na to, że było to marzeniem Diane. Jednak ojciec nie czuł się na siłach angażować w wychowywanie, zabawy, lekcje. Starał się przebywać w pracy w takich godzinach, by móc uciekać od domowych obowiązków. Jedni podpowiadali, że to on zaplanował to, co się stało, a inni, że to Diane Schuller była szalona i nie byłaby pierwszą, która pozbyła się swoich potomków. Może nie znosiła zarówno swojego męża Daniela, jak i brata Warrena Hensa. Miała do nich żal, czuła się pokrzywdzona i chciała ich ukarać. Cóż, niestety jednak nie wiadomo za co, a to znacznie osłabia moc tej hipotezy. Domysły się mnożyły, teorii przybywało, ale Daniel Schuller konsekwentnie walczył o oczyszczenie imienia swojej żony, którą przedstawiał jako absolutnie niezdolną do tego, co jej się przypisuje. Podnosił, że znają wiele lat i lepiej niż ktokolwiek inny. Gdyby miała tego rodzaju problemy i aż tak nasilone, że doprowadziły do tego, co się stało, to musiałby to widzieć. Jego postawa wywołała prawdziwą burzę, szczególnie, że przecież cierpiała ogromnie również rodzina osób, które podróżowały Chevroletem. Dla bliskich trzech mężczyzn, którzy stracili życie wskutek nieodpowiedzialności Diane, oświadczenia jej męża były istną udręką. Za każdym razem, gdy forsował swoją teorię, przeżywali wszystko na nowo. Zmagali się z bolesnym faktem, że ktoś wybiela kobietę, która na to nie zasługuje, a gdyby przeżyła, powinna zostać napiętnowana i surowo ukarana. Zgotowała im piekło na ziemi. Margaret Nikotina, córka Bastardiego, była oszołomiona i zdruzgotana. Dla niej fakty były jasne, dowody bezsprzeczne, wyniki analiz medycznych jednoznaczne, a mąż kobiety cały czas powracał do sprawy, zaprzeczając oczywistym ustaleniom. Za każdym razem, gdy to robi, wszystko do nas wraca. Chce tylko, by przestał i w końcu przyznał, że jego żona po prostu była pijana. Mówiła bezradna. Zaczęto zauważać, że postawa Daniela jest bardzo podejrzana. Kiedy udawali się do niego śledczy czy dziennikarze, to co mówił wydawało się być mało realistyczne. Zadawano różnego typu pytania dotyczące relacji małżonków, podejrzewając, że mężczyzna zataił jakieś fakty dotyczące tego poranka. Być może czuł się w jakiś sposób winny tego, co się stało. Na przykład pokłócił się z żoną, powiedział jej coś bardzo przykrego i zostawił kompletnie rozbitą i niezdolną do prowadzenia samochodu. Czy pozostawił ją bez pomocy w chwili cierpienia fizycznego lub psychicznego? Być może zwierzyła mu się z jakichś dolegliwości, bólu, lęku, a on nie zwrócił na to uwagi, zlekceważył to. Teraz wie, że jej reakcja była próbą uspokojenia się, ukojenia czy jakimś rodzajem ucieczki od ogromnego stresu. Nie chce jednak tego przyznać, dlatego tak usilnie zaprzecza faktom. Ale to nie wszystko. Na pytania dziennikarzy, czy kiedykolwiek się kłócili, odpowiedział, że nigdy. Poproszony o scharakteryzowanie żony, wymienił same zalety. Gdy zarzucano mu, że z jego opowieści wyłania się obraz kobiety bez skazy, anioła, i że tacy ludzie po prostu nie istnieją, Daniel bez ogródek stwierdzał, że Diane taka właśnie była. Jak napisał Steve Fishman, w jego słowach była idealną kobietą. Być może tak zadziałałby również twój umysł, pisze dziennikarz. 3 miesiące po wypadku, Danny Schuller nie może sobie przypomnieć ani jednej negatywnej chwili. Ich małżeństwo było jak z bajki. Myśli Daniego wracają do zwykłego domu, zakupionego wkrótce po ślubie, z dużym ogrodem, idealnym do świętowania. Dani obsługiwał grilla, a Diane krzątała się wokół, upewniając się, że wszyscy mają to, czego potrzebują. Była po prostu miła, kochająca, kupowała kartki na urodziny, mówił Fishmanowi Danny. Niezawodna, godna zaufania, uczciwa, wymienia mąż, bez końca. Brzmi jak święta, mówi dziennikarz. Bo taka była, odpowiada mu Danny. Nic dziwnego, że wiele osób uznało, że Daniel po prostu grubo przesadza, wybiela postać żony, bo przecież nie ma ludzi zupełnie bez wad. Tym bardziej, że przecież wokół nich byli inni, którzy je dostrzegali. Co wyprawia Daniel? O co mu chodzi? Co tak naprawdę chce osiągnąć i z jakiego powodu? Huczało,
Kontrowersje się mnożyły, dyskusje nie ustawały. Jedni rozumieli jednak, dlaczego Daniel nie potrafi przyjąć do wiadomości, że jego żona mogła podjąć się prowadzenia auta w takim stanie. Jeśli naprawdę postrzegał ją w sposób, w jaki o niej opowiadał, to rzeczywiście, według niego, jej postawa znacząco kłóciła się z osobowością na co dzień. Z drugiej jednak strony inni dostrzegali, jak wspominałam, że to, co mówi, jest zbyt wyidealizowane, zmitologizowane, znacznie przesadzone. Wskazywałoby to na fakt, iż mężczyzna za wszelką cenę chce zafałszować obraz swojej żony oraz ich związku, a także przebieg samego poranka tego dnia. Czy coś kobiecie wynagradzał? Czy czcił jej pamięć z poczucia winy? Czy to on tego dnia zrobił coś nie tak? Uważał się za winnego? A może był winny? Zastanawiano się, dlaczego właściwie wyjechał wcześniej. Czy to było konieczne? Czemu nie pomógł żonie spakować się do końca? Dlaczego nie towarzyszył jej w tej podróży, trzymając się bardzo blisko, gotów w każdej chwili wesprzeć ją w opiece nad piątką dzieci w aucie? Co się tak naprawdę stało tego dnia? Czy mężczyzna wyparł pod wpływem stresu wspomnienia z poranka na kempingu, czy też świadomie wprowadza w błąd śledczych i opinię publiczną? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy było coś, co mógłbyś zrobić inaczej? Pytał go jeden z dziennikarzy. Chciał wiedzieć, czy Danny czuje się w jakiś sposób winny za nieuwagę, nieobecność, brak wsparcia, cokolwiek. Absolutnie nie, odpowiedział Danny. Po prostu ją uścisnąłem i pocałowałem. Niezrażony jakąkolwiek krytyką czy wątpliwościami, Daniel wciąż powtarzał, że znał swoją żonę jak nikt inny i to, co się o niej obecnie mówi, to zwykłe pomówienia. Nie upiła się, kochała swoje dzieci, była odpowiedzialna. Jak usłyszał redaktor Fishman, Diane gromadziła prezenty świąteczne od lipca. Ich strych jest pełen starannie zapakowanych strojów dla dwuletniej Erin i Briana na długie lata. Myślała o każdym członku rodziny, wiedziała, co kto lubi, czego pragnie. Gdy na przykład w promocji były kije do bilarda, nie omijała ich, choć sama nie grała. Wiedziała, kto w rodzinie ucieszyłby się z takiego upominku. Doskonale planowała, analizowała, liczyła w pamięci wielkie liczby. Rodzina uważała, że była tak bystra i wyjątkowa, że bez trudu zrobiłaby doktorat w dziedzinie, którą by wybrała. Dla bliskich była ikoną żony i matki, prawdziwym mózgiem i sercem rodziny, a przynajmniej niektórzy tak ją obecnie przedstawiali. Jak bohaterkę, pomimo iż według bliskich tych, których posłała na tamten świat, powinna była stanąć przed sądem i usłyszeć najwyższy wymiar kary. Była skrajnie nieodpowiedzialna. W poczuciu przygnębienia i bezradności rodzina Bastardi zdecydowała się na pozew przeciwko Danielowi i Warrenowi Hensowi, domagając się odszkodowania za doprowadzenie do sytuacji, w której Diane zachowała się tak nieodpowiedzialnie i z premedytacją stworzyła tak ogromne zagrożenie na drodze. Wszystko to za wiedzą swojego męża i brata. Hens być może nigdy nie zostałby pozwany, ale to on był właścicielem furgonetki. Ogromne napięcie towarzyszące sprawie doprowadziło do sytuacji, w której nie wytrzymała również Jackie Hens. Także ona, jako matka trzech dziewczynek, które straciły życie w wypadku, pociągnęła Daniela Schulera do odpowiedzialności przed sądem. Jej wypowiedzi głęboko wstrząsnęły opinią publiczną, która dowiedziała się, jak te okropne wydarzenia widzi zrozpaczona matka. Nie kryła ona, że nie może się pogodzić z tym, jak ogromny strach przed zbliżającym się końcem, nieuchronnością strasznego losu, musiały czuć jej dzieci w swoich ostatnich chwilach. Danny musiał wiedzieć, co się dzieje, a jednak pozwolił według niej na eskalację problemów, które doprowadziły do sytuacji, w której Diane zabrała życie tylu ludziom. Nie wierzono, że coś takiego mogło się wydarzyć zupełnie nagle i bez żadnych znaków ostrzegawczych i bez powodu. Bo Diane nie była święta, paliła trawkę. O tym wiedziano i wykazywała zachowania, które mogły być nazywane stanowczymi, ale równie dobrze agresywnymi lub pasywno-agresywnymi. Potrafiła być wprost natarczywa, gwałtowna, niecierpliwa i uparta, powiedział policji jej brat Warren. Eileen, matka Diane, przyznała, że choć bardzo kocha córkę, to właśnie na skutek wyborów Diane nie miały ze sobą kontaktu. Eileen i jej mąż, ojciec Diane, nie potrafili się porozumieć. Kiedy dziewczynka miała 9 lat, jej matka się wyprowadziła, ale ojciec nie godził się na rozwód. Choć matka chciała utrzymać więź, Diane odmówiła kontaktów. Podjęłam wiele wysiłków,
wyznała matka. Nawet tata Diane popierał moje starania i chciał, abyśmy pielęgnowały uczucia. Ale to się nie udało i to był wybór Diane. Nigdy nie przestałam jej kochać, choć była uparta i bezlitosna dla mnie. Ale może to były po prostu zranione uczucia, oceniała Eileen. Matka pozostawała w stałym kontakcie z trzema braćmi Diane, ale córka pozostała dla niej nieosiągalna. Tak więc ta ogromna rodzinność kobiety i jej tkliwe serce nie były aż tak oczywiste. Podobnie jak to, że nic w jej prowadzeniu się nie budziło wątpliwości. Danielle wyszła z restauracji tylko z kubkiem soku pomarańczowego. Zdaniem rodzin ofiar potrzebowała napoju, by robić drinki lub nim popijać alkohol. Kwestionują dobrą formę kobiety. Na starszych zdjęciach Diane ma ładną, świeżą buzię, ciemne włosy, piękny uśmiech i jest zadbana. W dniu wypadku była jednak spuchnięta, ważyła 204 funty. Miała niezdrową cerę i zaniedbane włosy. Czy ten stan to skutek ciągłego picia? Cóż, trudno uznać te uwagi za rozstrzygające dowody, ale rzeczywiście można wstępnie przypuszczać, że forma kobiety na przestrzeni lat znacznie się pogorszyła. Daniel był nieugięty i trwał przy swoich tezach, które zresztą od początku, przypomnę, ciągle rewidował w związku z kolejnymi odkryciami lekarzy i śledczych. Najpierw twierdził, że jego żona nigdy nie piła i nie paliła trawki. Potem, że tylko okazjonalnie, ale na pewno nie podczas tego obozowania. W końcu, że może i owszem, ale nie w dniu wyjazdu. Po premierze filmu Coś nie tak z ciocią Diane znalazł nowego winnego, a uczynił nim stan Nowy Jork. Przekonywał, że obowiązkiem władz stanowych było odpowiednie urządzenie ruchu drogowego i zabezpieczenie go tak, by tego rodzaju sytuacja nie była możliwa. Uważał, że jego żona miała problemy dość długo przed samym wypadkiem, co zauważyli przecież użytkownicy trasy i był czas, by zareagować. Nikt jednak nie był w stanie zapanować nad sytuacją na drodze i nie zatrzymał Diane. A przecież policja już od dłuższego czasu wiedziała, że czerwony minivan nie jedzie zgodnie z przepisami. Można było przypuszczać, że kierowca jest chory. Myślę, że nie będę Wam opisywać tego, jak przebiegały te wszystkie spory sądowe blisko tej sprawy. Powiem tylko, że do 2014 roku zapadły wszelkiego typu wyroki, rozstrzygnięcia, umorzenia i ugody. Mały Brian, który przeżył kraksę, nic nie pamięta. Czasem chce zrozumieć, co się stało. Daniel, pytany przez dziennikarzy o to, co mu mówi, zwierza się, że mały już wie, iż Diane była dobrą mamusią, wybitną mamusią i niespoczną, dopóki tego nie udowodnią. Jestem bardzo ciekawa, czy Daniel was przekonał, czy istotnie pierwotnie mogło dojść do pomylenia próbek pobranych podczas sekcji, a potem trzeba było podtrzymywać to stanowisko patologa, by ta pierwotna pomyłka nie wyszła na jaw. Czy to możliwe, by Diane w rzeczywistości była trzeźwa, a jedynie oszołomiona przez ból zęba lub głowy, który ją przerósł? Czy chciała tylko posmarować dziąsło alkoholem i stąd butelka obok? A jeśli nie, to co się stało? Szok, którego doznała niedawno, pozbawił ją równowagi i to właśnie z tym próbowała sobie poradzić z pomocą alkoholu i trawki? Łagodziła objawy kaca, bezsenności? Czy jednak sama świadomie zdecydowała, że zakończy życie swoje i tych, za których los była odpowiedzialna? A może ktoś zaaranżował to wszystko, by pozbyć się życiowego balastu, jakim była kobieta i dzieci? Moje zdanie już znacie. Szczerze mówiąc jednak, jeśli chodzi typowo o winę, to kwestia motywu picia alkoholu jako kierowca, a jeszcze do tego samochodu, którym jadą dzieci, właściwie nie jest szczególnie istotna. Cokolwiek stało za decyzją Diane, stres, ból, nauk, nic jej nie usprawiedliwia. Jednak ustalenie okoliczności tego, co się wydarzyło, może być istotne, a to ze względu na jej pamięć. Bo być może, jeżeli rolę grała tu jakaś choroba psychiczna, silne zaburzenia, chwilowa niepoczytalność, oczywiście wygląda to inaczej niż świadoma decyzja spożywania procentów w trasie. Co ciekawe, choć teoria o tym, że mąż przyczynił się do tego, co się wydarzyło, jest pewnie pozornie nie aż tak przekonująca, to jednak gdzieś w środku cały czas czuję, że w jego zachowaniu jest coś bardzo nie tak. Jest skrajnie nieszczere. Nie mogę pozbyć się wrażenia, że udaje. Usilnie chce coś ukryć, zafałszować obraz żony i całego tego dnia oraz swoją własną rolę w tych wydarzeniach. Mam wrażenie, że odegrał w nich znaczącą rolę, nie wiem tylko jak znaczącą.
Czy przyczynił się do tego, że żona wpadła w jakiś groźny stan? Czy to on go wywołał? A może był świadomy problemu, ale pozostawił wydarzenia swojemu biegowi? Być może nawet widząc korzyści w fatalnym obrocie spraw. Może się mylę, ale cóż, jeśli chodzi o pewne okoliczności tej sprawy, oczywiście pozostały nam tylko domysły, dlatego staram się odnaleźć w tej konwencji i oczywiście jak zwykle Was również o to proszę. Jestem ciekawa Waszych przemyśleń, wniosków, refleksji na temat tej sprawy. Dodam jeszcze, że jak czytamy w Wikipedii, w sierpniu 2009 roku gubernator stanu Nowy Jork David Paterson zaproponował ustawę o ochronie pasażerów, którymi są dzieci, zgodnie z którą prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem. Ustawa o ochronie dzieci, które są pasażerami, została podpisana 18 listopada 2009 roku. I na koniec chciałam bardzo serdecznie podziękować Endunis27. Dziękuję Ci, kochana, bardzo serdecznie, bo to Ty podsunęłaś mi ten temat. Zawsze, gdy dostaję od Was propozycje sprawy do opracowania, od razu o niej czytam. Czasami muszę odłożyć na później, ponieważ w nieodległej przeszłości zajmowałam się już wieloma podobnymi tematami, ale tym razem od razu poczułam, że to jest historia, o której chcę Wam opowiedzieć. Jest bardzo nietypowa. Wydawałoby się, że wszystko wiemy. Ale ciągle pozostaje podstawowe pytanie. Jaki łańcuch przyczyn doprowadził do takiego finału? Co można było zrobić inaczej? Kto tu zawinił? W czym leżał problem? I czy tak naprawdę sprawa jest rzeczywiście wyjaśniona? Dlaczego mąż tak usilnie zaprzecza faktom? O co mu tak naprawdę chodzi? Czy jest to tylko jakiegoś rodzaju wyparcie? Niezgoda na zbrukanie wizerunku jego żony? Czy kryje się za tym coś zupełnie innego? Jednak nawet jeżeli uznacie, że nie ma tu żadnej tajemnicy, to myślę, że warto znać tę historię, choćby po to, by czegoś się z niej nauczyć. Obserwować naszych bliskich, starać się wspierać, rozumieć to, co się z nimi dzieje. Wiem, że nie zawsze jest to możliwe, ale coś mi mówi, że w tej sytuacji były sygnały, które można było odczytać i zapobiec temu, co się stało. Dziękuję Wam, kochani, za wszystko, za to, że słuchacie, że odzywacie się w komentarzach i to naprawdę z niesamowitymi słowami. Ściskam mocno moich patronów, bardzo wiele Wam zawdzięczam. Zapraszam Was na Facebooka, Instagram, Spotify, SoundClouda i zachęcam Was do wysłuchania poprzednich odcinków, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Byłoby mi bardzo miło. Ściskam Was mocno i do usłyszenia.